Cześć, witam Cię bardzo gorąco, zapraszam Cię na kolejną dawkę wiedzy matematycznej na poziomie rozszerzonym, a mianowicie będzie to geometria czworokąta. Zapewne każdy maturzysta doskonale wie, ta osoba, która zdaje matematykę na poziomie rozszerzonym, że planimetria, geometria czworokąta w tym zawarta, jest piętą achillesową wielu osób. Tak, jest to bardzo trudna rzecz, ponieważ żeby umieć rozwiązać zadanie z czworokątem, czy to z równoległym bokiem, czy z trapezem, czy z prostokątem, trzeba mieć podstawy w geometrii trójkąta. Dlatego tutaj taka ważna informacja jest, żeby móc przerobić tą lekcję, którą mam do zaoferowania teraz, spójrz najpierw na lekcję z geometrii trójkąta, ponieważ twierdzenie sinusów, kosinusów to również będziemy wykorzystywać je na tym spotkaniu. Oczywiście to twierdzenie dotyczy stosowania w trójkątach, ale czworokąt można podzielić przecież na trójkąty i wtedy zastosujemy. Na tym spotkaniu zrobimy różnorodne zadania. Ja przygotowałam takie zadania, żeby pokazać różne rzeczy dotyczące właśnie zadań z planimetrii. Wybrałam, myślę, że i takie łatwiejsze, i takie troszkę trudniejsze zadania, żeby pokazać tą pełną różnorodność, ale no, żeby móc powiedzieć, że jestem świetny z tego tematu, muszę rozwiązywać masę zadań. No ale na czymś nasze podstawy, podwaliny trzeba zbudować. I mam nadzieję, że to spotkanie to będzie taką podstawą, takim fundamentem do rozwiązywania dalej zadań z geometrii czworokąta. Zapraszam oczywiście do rozwiązywania zadań, które przygotowałam na to spotkanie razem ze mną. Zadanie numer 1. Wysokości równoległego boku ABCD mają długości 4 pierwiastki z 3 oraz 2,5 pierwiastka z 3, zaś kąt ostry ma miarę 60 stopni. Oblicz pole równoległoboku oraz pole koła opisanego na trójkącie ABC. Oczywiście no, bez rysunku się nie obejdzie, dlatego tutaj rysunek mam przygotowany, wypisane co dane w zadaniu, zaznaczony kąt na rysunku, no i oczywiście to, co trzeba znaleźć, też napisałam. Zacznijmy od tego, że tak, skoro pole równoległoboku, to wiemy, że na równoległobok byłoby fajnie użyć wzoru z wysokością. Dlaczego? Dlatego, że przecież obie wysokości mamy. Więc ten wzór będzie możliwy do użycia, jeżeli znajdziemy przynajmniej jeden z boków, długość jednego z boków. I tak, niech ten bok AB ma długość małe a, niech bok BC ma długość małe b, no i oczywiście tutaj konsekwentnie tu mogę napisać a i tu mogę napisać b. I teraz pasowałoby nam któryś z boków wyznaczyć jego długość. No najlepiej byłoby, myślę, B, ponieważ tutaj nam się pojawił trójkącik prostokątny, wysokości padają pod kątem prostym i możemy użyć funkcji trygonometrycznej. Na przykład sinusa 60 stopni. Sinus 60 stopni to będzie u nas H2 do B. I teraz sinus 60 stopni, mam nadzieję, że pamiętasz, to jest pierwiastek z 3 nad 2 i to się równa. I teraz pod H2 podstawiamy 2,5 pierwiastka z 3 nad B. Mnożąc na krzyż mamy pierwiastek z 3b równa się 2 razy 2,5 to mamy 5 pierwiastków z 3. Podzielę obustronnie przez pierwiastek z 3 i otrzymuję, że moje b to ma długość 5. No, oczywiście pole mogę już wyliczyć tego równoległoboku, więc zapiszmy sobie wzór na pole równoległoboku. Pamiętamy ten wzór w takiej postaci a razy h, ale ja w zasadzie nie mam jeszcze a wyliczone, a chcę już pole. Mam wyliczone B, prawda? Czyli ja mogę użyć wzoru w tym wypadku B razy H1. I tak napiszemy B razy H1, ponieważ na bok długości B spada wysokość H1, zgodnie z naszym rysunkiem. A więc pod B podstawiam piątkę razy, u mnie H1 to są 4 pierwiastki z 3, zatem pole równoległoboku to 20 pierwiastków z 3. Pierwsza część zadania zrobiona, pole równoległoboku wyliczone. Natomiast teraz druga część zadania, będziemy chcieli policzyć pole koła opisanego na trójkącie ABC. Po pierwsze, dobrze by było ten trójkącik sobie przerysować. Często jest tak w zadaniach, że nagle stwierdzamy, że chcemy coś przerysować. No to przerysowujemy. Nie musimy idealnie, prawda, żeby nam się zgadzało co do jednostek, tak jak na tym wcześniejszym rysunku, no ale chcemy, żeby jednak ten trójkąt oddawał nam w miarę tą pozycję tutaj i podpisujemy ABC, ten trójkąt i tak, tu jest, widzimy kąt 60 stopni, ale jak ja poprowadzę od A do C, to mnie interesuje ten kąt, prawda? I ten kąt, oczywiście myślę, że od razu widzimy, tu jest 60, to tu musi być 120 stopni. Dlatego ja tutaj od razu zaznaczę 120 stopni. I teraz tak, bok BC mamy policzony 5. Ja mam policzyć pole koła opisanego na tym trójkącie. Tobie koło opisane na trójkącie musi się kojarzyć z tym, że jak ja potrzebuję pole koła, prawda, no to ja zapiszę pole koła równa się pi r kwadrat. Oczywiście, tylko to r trzeba znaleźć. Promień okręgu opisanego na trójkącie. I może on Ci się kojarzyć z czym? Może Ci się kojarzyć na przykład z twierdzeniem sinusów. Byłoby to idealne do zastosowania, twierdzenie sinusów, tylko że musimy mieć ten bok. Musimy mieć tą przekątną AC. Ja nazwę x-em. Jak to znajdziemy, to będziemy stosować twierdzenie sinusów, a później policzymy pole koła. Super, tylko że żeby znaleźć ten bok x, najpierw muszę jeszcze znaleźć ten bok u mnie, który ma długość a. Jak to zrobić? No wykorzystać właśnie jeszcze raz ten wzór na pole równoległego boku, tylko ja go zapiszę teraz w takiej formie, że pole równoległego boku to jest na moim rysunku również a razy h2. Czyli popatrz, na podstawę spada Tobie ta wysokość. No to teraz możemy podstawić. Pod H2 podstawimy sobie 2,5 pierwiastka z 3. No niestety pod A nic nie podstawię. I teraz porównam te pola. Czyli napiszę 2,5 pierwiastka z 3A to jest to samo co 20 pierwiastków z 3. Podzielę oczywiście, może najpierw przez pierwiastek z 3. Tu zamieńmy sobie na ułamek zwykły 2,5 to będzie 5 drugich A równa się 20. I teraz pomnożę przez odwrotność tej mojej liczby 5 drugich, czyli pomnożę przez 2 piąte i mam a to się równa, będziemy mieć 45, czyli 8. Czyli wyszło nam, że ten a, bok, ma długość 8. Czyli ja na moim rysunku napiszę tutaj 8 i tutaj też sobie zaznaczę 8. I teraz, skoro tak, to ja już wiem, że mogę zastosować odpowiednie twierdzenie, żeby wyliczyć długość x. Tą długość x wyliczamy z twierdzenia kosinusów. Przypominam, twierdzenie kosinusów stosujemy wtedy, w trójkącie oczywiście, jeżeli mamy jeden kąt podany, a chcemy jakiś bok wyliczyć. To jest najczęstsze wykorzystanie twierdzenia kosinusów. A więc rozwijamy to twierdzenie względem tego boku i patrzymy zawsze na ten bok, który leży naprzeciwko kąta, który jest dany. Czyli jak jest dany kąt 120 stopni, zaczynamy od tego boku naprzeciwko, czyli mamy tak, x do kwadratu równa się 8 do kwadratu dodać, kolejny bok 5 do kwadratu odjąć i zgodnie ze wzorem 2 razy 8 razy 5, czyli doczyn 8 razy 5 bierzemy i razy kosinus tego kąta, który znajduje się po prostu naprzeciwko boku x, czy też pomiędzy bokiem 8 i 5 długości. Czyli tu piszemy kosinus 120 stopni. No i pod spodem będziemy sobie liczyć dalej. 8 do kwadratu to 64, dodać 5 do kwadratu to 25, minus i tu będziemy mieć 2 razy 5 to jest 10 razy 8, czyli mamy 80 razy kosinus 120 stopni. Jest to ćwiartka druga, a wiemy o tym, że kosinus drugiej ćwiartce jest ujemny, więc zgodnie ze wzorami redukcyjnymi piszemy minus kosinus i teraz od 180 stopni odejmujemy te 120 i wychodzi nam 60 stopni. No więc dalej, x do kwadratu równa się, tu sobie możemy swobodnie dodać, mamy 89 minus 80 razy minus i kosinus 60 stopni to jest po prostu 1/2 i dalej będziemy pisać 89 minus i minus da nam plus, 80 razy 1/2 to mamy 40 i zapiszemy, że x kwadrat to jest 129. Jak my to teraz pierwiastkujemy, to wychodzi nam, że x to jest pierwiastek ze 129. Możemy to zastanowić się, czy by nam się to jakoś ładniej rozbiło, ale na razie być może to zostawmy. Oczywiście liczba 129 dzieli się przez 3, ale wcale ten wynik nie wyjdzie taki, żeby nam się ten pierwiastek jakoś ładniej zapisał, więc zostawiamy w takiej postaci. Możemy na naszym rysunku sobie zaznaczyć pierwiastek ze 129. Teraz co dalej? Dalej oczywiście będziemy chcieli wykorzystać, ale twierdzenie sinusów. Dlaczego? Dlatego, że w twierdzeniu sinusów właśnie występuje długość promienia okręgu opisanego na tym trójkącie. Popatrz, ja nawet tego koła tutaj nie rysuję, bo to nie ma sensu ze względu na to, że ja mam wiedzieć, jak ten okrąg będzie wyglądał, ale mam też wiedzieć, jak zastosować odpowiedni wzór do wyliczenia promienia tego okręgu. Bo to, że narysujemy, to nam nie da wyniku, prawda? Musimy to jakoś obliczyć. I my to najlepiej jest najszybciej obliczyć właśnie z stwierdzenia sinusów. A więc w stwierdzeniu sinusów braliśmy pod uwagę bok leżący naprzeciwko kąta, czyli u nas znamy tylko ten kąt, czyli bierzemy tak x do sinus 120 stopni równa się 2r, czyli ten stosunek x do sinus przeciwległego kąta musi być równy średnicy okręgu opisanego na tym trójkącie, czyli równa się 2r. No i podstawiamy. Tu mamy pierwiastek ze 129 podzielone przez sinus 120 stopni. I teraz tak, to jest oczywiście dalej druga ćwiartka, tyle że wiemy, że sinus w drugiej ćwiartce jest dodatni. I znowu odejmujemy od 180, odejmujemy 120, wychodzi nam 60 stopni. I to się równa 2r. No to spróbujemy to oczywiście dalej policzyć, czyli pierwiastek ze 129 podzielone przez sinus 60 stopni to jest pierwiastek z 3 nad 2 i to się równa 2r. Ja może tak zapiszę, żeby było tak idealnie, idealnie podmnożenie na krzyż, czyli jak to pomnożymy, to będziemy mieć pierwiastek z 3r równa się pierwiastek ze 129. Podzielę przez pierwiastek z 3, tak się składa, że to mi się pięknie podzieli, bo liczba 129 dzieli się przez 3 i wyjdzie nam pod pierwiastkiem 43. No z tym już raczej nic nie zrobimy, zostawiamy. Ale w zadaniu mieliśmy policzyć pole koła, więc na końcu jeszcze liczymy pole koła. To jest pi razy pierwiastek z 43 do kwadratu, pi r kwadrat, czyli mamy wynik 43 pi. Czyli ja prosiłam o policzenie pola równoległego boku i policzyliśmy tutaj to pole równoległego boku i prosiłam o pole koła opisanego na trójkącie ABC i tutaj mamy wynik. Zadanie numer 2. Obwód trapezu równoramiennego opisanego na okręgu wynosi 16, a stosunek długości podstaw trapezu jest równy 3 do 1. Oblicz pole trapezu oraz długość okręgu opisanego na trapezie. Tutaj w tym zadaniu jest mowa o dwóch okręgach, a zobacz, ja na rysunku tylko tutaj przedstawiłam jeden okrąg. Dlaczego? Dlatego, że oni nas proszą o to, żeby policzyć długość okręgu opisanego, więc ja tylko na trapezie opisałam okrąg, bo to mi będzie potrzebne do zadania. Natomiast bardzo ważna jest informacja, której tutaj jeszcze nie umieściłam, że ten trapez jest opisany na okręgu, czyli inaczej, że w trapez można wpisać okrąg. I teraz, co nam o tym mówi? Otóż jest odpowiednie twierdzenie, które mówi nam, kiedy w trapez można wpisać okrąg, kiedy w czworokąt można wpisać okrąg. Na razie może zacznijmy od tego, że oznaczmy standardowo podstawy A i B, jak to w każdym trapezie. Jeżeli jest równoramienny, to napiszemy tutaj C i tutaj C, prawda? No bo ma takie same ramiona. Dalej, bardzo ważna informacja jest taka, że skoro można wpisać w ten trapez okrąg, zachodzi odpowiednie twierdzenie, że suma przeciwległych boków tego trapezu jest równa. Czyli A dodać B równa się C dodać C. Bez rysunku, ja tego okręgu w środku nie rysowałam, bo nie uważałam za stosowne, za potrzebne. Ja mam wiedzieć, że takie twierdzenie muszę zastosować. Czyli skoro tak, no to A plus B równa się u nas 2C. I teraz tak, myślę, że warto byłoby skorzystać z tego, że obwód to jest 16, prawda? Skoro obwód jest 16, to my wiemy, że A plus B plus 2C to się równa 16. Skoro tak, to ja wiem, że moje A plus B to jest inaczej 2C. Czyli ja w to miejsce mogę wrzucić 2C i mam wtedy 2C dodać 2C równa się 16, czyli 4C równa się 16, podzielę przez 4, czyli C równa się 4. I fajnie, bo wiemy już, ile wynosi ramię tego trapezu, jaką ono ma długość. Ono ma długość 4. Dobrze, ale jeszcze muszę wykorzystać informację, której nie wykorzystałam, a była podana w treści, że tutaj mamy ten stosunek, że ta podstawa jest 3 razy dłuższa od tej podstawy u góry. Czyli jednym słowem, ta podstawa dolna, mogłabym sobie napisać, że ma długość 3x, no to wtedy górna ma długość x. Czyli jeżeli mamy w zadaniu do czynienia ze stosunkiem, to pamiętaj, że te liczby, które tu występują, obkładasz sobie niewiadomą. Ja lubię x-em obkładać i wtedy stosunek się nie zmieni, bo jak podzielimy 3x przez x, to dalej jest 3 do 1, prawda? Ale ja dokładnie nie wiem, czy tam jest 3 cm, czy tam jest 30 cm, czy tam jest 15 cm, nie wiem, dlatego muszę obłożyć niewiadomą. I teraz dla mnie sytuacja jest to już lepsza, ponieważ ja, podstawiając tutaj odpowiednio pod ten warunek, zapiszemy, że zamiast a to jest 3x, zamiast b to jest x i to się u mnie równa 2c, czyli to będzie u mnie 8, czyli 4x jest równe 8, podzielę przez 4x jest równe 2. Dzięki czemu mogę ja już tutaj napisać, że tu jest 2, no to tu konsekwentnie będziemy mieć 6. I teraz no, nasuwa się, do policzenia pola trapezu musimy mieć wysokość. Bezdyskusyjnie prowadzimy wysokość. Możemy obie wysokości poprowadzić, ale myślę, że już tyle nie musimy robić, że będziemy obie wysokości prowadzić. Wystarczy nam jedna, bo ona jest nieunikniona, ta wysokość do policzenia pola, prawda? I teraz wiemy, że w trapezie równomiernym te kawałeczki tutaj, gdybym poprowadził jedną wysokość i drugą, one będą takie same. Jak ten kawałeczek policzyć? Można to policzyć w taki sposób, ja go nazwę może y, to moje y to jest od a odjąć b i podzielić przez 2, czyli jednym słowem. Od długości dłuższej podstawy odejmujemy długość krótszej podstawy i dzielimy na dwie równe części. Tak możesz pamiętać, zrobić tylko w trapezie równoramiennym. Czyli u nas mamy 6 minus 2 podzielone przez 2, czyli mamy 4 drugie, czyli po prostu 2. To skoro tutaj mamy 2, no to już żadna filozofia będzie nam policzyć z tego trójkącika prostokątnego wysokość. Czyli 2 do kwadratu dodać h do kwadratu równa się 4 do kwadratu, stosujemy twierdzenie Pitagorasa. 4 dodać h kwadrat równa się 16. Przerzucamy sobie czwóreczkę i mamy, że h kwadrat to będzie 12. Spierwiastkujemy i mamy, że h to będą 2 pierwiastki z 3 po doprowadzeniu do najprostszej postaci. No i teraz już mogę napisać śmiało, że pole mojego trapezu zgodnie ze wzorem, który pamiętamy, prawda? Różne wersje mamy tego wzoru, ja taką zapiszę, 1/2 a plus b razy h i zgodnie z tym wzorem będziemy to pole liczyć, czyli pole naszego trapezu to będzie 1/2 razy a plus b, czyli u mnie 6 plus 2, czyli od razu 8 i razy wysokość, czyli 2 pierwiastki z 3. Tu mi się skrócą dwójeczki i mam wynik 8 pierwiastków z 3. Oczywiście pole wyrażone w jednostkach kwadratowych. Tutaj jednostek nie było, więc nie będę dopisywała. Dobra, druga część tego zadania jest troszkę trudniejsza, ponieważ kazali nam policzyć długość okręgu, długość tego okręgu, czyli po pierwsze musimy sobie przypomnieć wzór na długość okręgu. Ja nazwałam to L, ale niektórzy piszą po prostu obwy jako obwód okręgu i pamiętamy, to jest 2πr. Z tym, że R to jest promień tego okręgu. I teraz jest taki problem, ponieważ tak, pewnie nie kojarzymy żadnego wzoru, gdzie można by było wykorzystać promień okręgu opisanego akurat na trapezie. Ale popatrz, co ja teraz poprowadzę. Ja teraz poprowadzę przekątną i zauważę taki fakt, że skoro ja mam mieć okrąg opisany na trapezie, to dokładnie on będzie się pokrywał z okręgiem opisanym na tym moim trójkącie, na trójkącie ABD. Czyli mogę zapisać tutaj tobie, że R to jest promień okręgu opisanego na trapezie, ale on się pokrywa z promieniem okręgu opisanego na trójkącie i ja sobie wybrałam trójkąt ABD. Oczywiście, że mogłam zrobić trójkąt ABC. Co to za różnica? W każdym razie te okręgi się pokrywają, no bo skoro okrąg przechodzi przez wierzchołki ABCD, no to przechodzi również przez wierzchołki ABD, czyli to jest ten sam okrąg. Skoro tak, to już to nam się bardziej kojarzy. Bo teraz widzimy, że promień okręgu opisanego możemy mieć wykorzystany na przykład w twierdzeniu sinusów byśmy mogli twierdzenie sinusów wykorzystać i policzyć sobie ten nasz okrąg, a konkretnie jego promień, a później już obwód tego okręgu, ale możemy też z innego. Skoro w zadaniu pierwszym stosowałam twierdzenie sinusów, to w zadaniu drugim zastosujemy inny warunek bardzo ważny i często też spotykany, że pole trójkąta to jest a razy b razy c podzielone przez 4r. Tu oczywiście będzie kolizja oznaczeń, dlatego dlatego że ja tylko napisałam wzór, który spotkasz w tablicach, który może kojarzysz z tablic, natomiast u nas to będą zupełnie inne boki, prawda? U nas to będzie inaczej wyglądało, ponieważ tak, pole tego trójkąta w zasadzie moglibyśmy już policzyć. Czyli policzmy sobie pole tego trójkąta, więc będziemy mieć tak, jedna, druga, standardowym wzorem, jedna, druga, razy długość tej podstawy, czyli u nas jest to 6 i razy wysokość, którą policzyliśmy, czyli 2 pierwiastki z 3. Dwójeczki nam się skrócą, mamy 6 pierwiastków z 3. No to super, mamy policzone pole trójkąta, ale widzisz, potrzebne nam są jego boki, żeby później z tego wydobyć promień okręgu opisanego na tym trójkącie. No to tak, ten bok mamy, został nam ten bok, który jest przekątną. No to ten bok stwierdzenia tego Pitagorasa tutaj też policzymy, więc liczymy sobie. H do kwadratu dodać i teraz uwaga, to było całe 6, tu odcinam 2, zostaje mi 4 do kwadratu równa się d kwadrat. Za h oczywiście do kwadratu nawet gotowe mogę 12 podstawić, dodać 4 do kwadratu to będzie 16 równa się d kwadrat. Czyli d kwadrat to będzie 28. Jak spierwiastkujemy, to będziemy mieć pierwiastek z 28, a 28 to jest nic innego jak 4 razy 7, czyli będą 2 pierwiastki z 7. No i teraz skoro tak, no to podstawiamy sobie do tego wzoru. Chcę, żeby było inaczej niż w zadaniu numer 1. Wykorzystanie innego wzoru podstawiamy sobie tutaj i mamy. Czyli pod pole 6 pierwiastków z 3, to się równa. I naszym bokiem jednym to będzie oczywiście A, czyli się to pokrywa tutaj z tym oznaczeniem. Dalej, bok B, no u nas jest to bok D, czyli nasze D to są 2 pierwiastki z 7. I razy nasze C też się pokrywa, u nas to jest 4, podzielone przez 4R. No i oczywiście skracamy sobie czwóreczki, no bo po co będziemy mnożyć? Od razu sobie tutaj będziemy mnożyć na krzyż, tylko już te czwóreczki skrócone, no to nie będziemy musieli takich wielkich liczb pisać. 6 pierwiastków z 3R to się równa i tu mnożymy 12 pierwiastków z 7. Dzielimy przez 6 pierwiastków z 3 i mamy, że R to się równa. 12 z 6 się skróci, czyli będą 2 pierwiastki z 7 nad pierwiastek z 3, czyli będziemy mieć 2 pierwiastki, jak usuniemy niewymierność, z 21 nad 3. I to jest nasz promień. No i jest ostatnia rzecz, to jest tylko policzyć obwód tego okręgu, czyli będzie 2π razy 2 pierwiastki z 21 nad 3. Czyli jak pomnożymy, będą 4 pierwiastki z 21 nad 3π. I to jest ten obwód tego okręgu, który mieliśmy po prostu policzyć, o który prosiłam w zadaniu. I pole jeszcze trapezu, bo też o to prosiłam. Zadanie numer 3. Długości boków równoległego boku wynoszą m oraz n, zaś kąt ostry ma miarę 30 stopni. Oblicz długości przekątnych tego równoległego boku. To zadanie, zobaczysz, wcale trudne nie będzie i nie będzie długie, aczkolwiek dla młodzieży jest taki problem, taka bariera często bywa, ponieważ lubi młodzież, jeżeli ma podane, że bok wynosi 6 cm, albo nawet 2 pierwiastki z 10 cm, ale jak jest ta liczba? Natomiast jak się pojawia niewiadoma, to często my zastanawiamy się, to co z tym zrobić? Po co oni podali m i n? Zapamiętaj sobie, jeżeli w zadaniu jakimkolwiek, ono się często zdarza właśnie z geometrii czy też z brył, w zadaniu będzie występowała literka, to znaczy, że Twoja odpowiedź ostateczna może zostać przy użyciu tej literki. Czyli tak jakby to m i to n to jest dane w zadaniu, to są dane boki, dane długości boków tego równoległego boku. Skoro tak, to popatrzmy sobie teraz w ten sposób. Mamy dwie przekątne. Ja oczywiście zacznę od tej krótszej przekątnej. Nawet ją poprowadziłam, to jest przekątna BD. I ta przekątna BD, ja ją nazwę sobie, że ona ma długość D1, niech będzie cała ta przekątna. Czyli napiszemy, że BD ma długość D1, natomiast przekątna AC będzie miała u mnie długość D2. I teraz ta przekątna D1 występuje w takim trójkącie. Ona razem z bokiem M i N tworzy trójkąt. I w tym trójkącie można by było zastosować twierdzenie. I teraz uwaga znowu, twierdzenie kosinusów. Dlaczego? Dlatego, że mamy podany kąt leżący idealnie naprzeciwko tej przekątnej. Więc idealnie twierdzenie kosinusów tutaj jest do zastosowania, prawda? I do przemyślenia. Twierdzenie kosinusów, jak napiszę tutaj dla trójkąta ABD na razie będziemy stosować, a później dla drugiego trójkąta, czyli rozpisujemy. Zgodnie z twierdzeniem kosinusów bierzemy ten bok, który leży naprzeciwko kąta, czyli u mnie to będzie D1, podnosimy do kwadratu, to się równa. Bierzemy kolejny bok, czyli m, podnosimy do kwadratu, dodać. Bierzemy kolejny bok, n, podnosimy do kwadratu i od tego odejmujemy podwojony iloczyn tych dwóch boków, które leżą przy kącie, czyli m razy n razy kosinus tego kąta, który widzimy na rysunku 30 stopni. To jest kąt, jaki tworzą te dwa boki. No skoro tak, no to przepiszmy d1 do kwadratu, to się równa. Wiele nie zrobimy z tym. Jedynie co możemy, tu napisać mn, kosinus 30 stopni. Kosinus 30 stopni to jest pierwiastek z 3 na 2. To nam się skrócą te dwójeczki tutaj i zapiszemy, że nasze d1 do kwadratu to jest m kwadrat dodać n kwadrat minus. Możemy napisać pierwiastek z 3 mn. I teraz nic więcej, wiele nie policzymy. Jedynie musimy d1 wyliczyć, czyli musimy obustronnie spierwiastkować. I jak spierwiastkujemy, to wynik no, najprzyjemniejszy w zapisie nie będzie, ale to będzie taki wynik, którego już lepiej nie zapiszemy. I to jest wyliczona długość przekątnej D1. Ona jest wyliczona za pomocą tych danych długości boków. Dane było m, dane było n. Gdybym, wiesz, ja miała podane, że m wynosi 2 czy 3, to ja bym tu podstawiła i bym miała gotową liczbę, prawda? Wyszłaby mi tutaj długość tej przekątnej. Ale że ja nie mam podanych długości konkretnych boków liczbowo, prawda? Nie mam podanych, no to zostawiam w postaci takiego wyrażenia algebraicznego, które... I wtedy wyszło mi, że przekątna D1 jest uzależniona od m i od n. No to teraz będziemy to samo twierdzenie kosinusu, bo najprościej zastosować teraz chcieli dla trójkąta ABC. Dlatego tutaj trójkąta z tej strony, on jest rozwartokątny trójkąt. I teraz jeżeli tu jest 30 stopni, to pamiętamy jak to jest w równoległym boku, tu musi być 150 stopni. Dokładnie sytuacja jest podobna, tu będzie D2 i rozpisujemy twierdzenie kosinusów. D2 do kwadratu równa się m kwadrat plus, tu jest n kwadrat, minus 2 razy n razy kosinus 150 stopni. I tu tylko trzeba pamiętać, że jest druga ćwiartka. W drugiej ćwiartce kosinus jest ujemny. Ja to przepiszę, ten początek tutaj. I skoro ten kosinus jest ujemny, to znaczy, że będziemy mieć minus kosinus zgodnie ze wzorami redukcyjnymi. I teraz od 180 stopni odejmujemy 150, wychodzi nam 30 stopni. No i tak będziemy przepisywać, ale to już jest tylko kosmetyka, żeby to lepiej zapisać. Minus i minus daje plus, czyli będę miała 2mn razy. Kosinus 30 stopni było też tutaj, czyli pierwiastek z 3 na 2. I tutaj sobie skrócimy. Widzimy, że ten ostateczny wynik tutaj będzie się różnił tylko znakiem w środku. No ale zapiszmy do końca, żeby to oczywiście było porządnie. Pierwiastkujemy i dochodzimy do wniosku, że D2 to jest taki pierwiastek z m kwadrat plus n kwadrat plus pierwiastek z 3mn. To jest długość drugiej przekątnej tego równoległego boku. Zadanie w sumie krótkie, taka powtarzalna czynność, bo najpierw twierdzenie kosinusów dla jednego trójkąta, później dla drugiego trójkąta, ale dzięki temu utrwalamy sobie twierdzenie kosinusów, które na poziomie rozszerzonym to jest taka podstawa w planimetrii. Często się go stosuje, dlatego też chciałam je właśnie przypomnieć. Tyle raz. Zadanie numer 4. Trójkąt ABC jest ostrokątny oraz długość AC jest większa od długości BC. Dwusieczna DC kąta ACB przecina bok AB w punkcie K. Punkt L jest obrazem punktu K w symetrii osiowej względem dwusiecznej DA kąta BAC. Punkt M jest obrazem punktu L w symetrii osiowej względem dwusiecznej DC kąta ACB, a punkt N jest obrazem punktu M w symetrii osiowej względem dwusiecznej DB kąta ABC. Zobacz rysunek. Ja ten rysunek narysowałam troszkę bardziej profesjonalny, ponieważ na zielono poprowadziłam dwusieczne i nazwałam je dwusieczna wychodząca z punktu A, dwusieczna wychodząca z punktu B, dwusieczna wychodząca z punktu C. Na zielono tutaj narysowałam te półproste. I zaznaczyłam Tobie, że skoro to są dwusieczne, to one dzielą zgodnie z definicją kąt na połowę. Czyli tu zaznaczyłam alfa, to tutaj też alfa, tu beta, to tutaj też beta, tu gamma, to tutaj też gamma. I mamy udowodnić, że nad powstałym czworokącie KLMN można opisać okrąg. Często w takich zadaniach, gdzie jest dość dużo treści, jest mowa o symetrii, o obrazie symetrii, to często jest tak, że nawet się za nie zabieramy, bo po prostu nie chce nam się tego nawet czytać. Otóż to zadanie nie będzie zbyt trudne w zapisie, w udowodnieniu, ale trudne jest w zrozumieniu. I pierwsza sprawa to pasowałoby właśnie tak jak ja tutaj te dwusieczne narysować. Później odpowiednio dostosować się do tego, co dalej jest w treści zawarte. Takie zadanie często trzeba czytać kilka razy. Dobrze, zacznijmy od tego, że zapiszemy sobie te kąty już w dowodzie. Będziemy zapisywać, że te kąty są równe, czyli kąt. Napiszemy sobie ACS. Jego miara jest równa mierze kąta SCB i u mnie to jest alfa. Tak sobie oznaczyłam. Dalej, kąt, weźmiemy teraz CAS, równa się kątowi SAB równa się beta. I dalej bierzemy sobie kąt ABS i kąt SBC i ta miara to jest kąt gamma. Czyli tutaj wykorzystałam fakt, że to są dwusieczne. Teraz co dalej? Zaczynamy od tego, że prowadzimy tą dwusieczną, tak było podane w treści, że K należy do dwusiecznej tego kąta przy wierzchołku C i ten punkt K później następuje, on też należy oczywiście do boku AB i następuje jego obraz, odbicie symetryczne względem tej dwusiecznej. Odbijamy go, ten punkt, na ten bok odbijamy względem tej dwusiecznej DA, którą tutaj zaznaczyłam. I teraz tak, jak jest symetria osiowa, to pamiętamy, żeby ten punkt K odbić na ten drugi bok symetrii osiowej, trzeba to zrobić pod kątem prostym. Czyli poprowadzić przekształcenie tutaj ładnie pod kątem prostym. I teraz co nam to daje? Symetria nam powoduje to, że ten odcinek, ja go tutaj nazwę X, ma taką samą długość jak ten odcinek. Robimy to pod kątem prostym. Tu widzimy, że mamy kąty proste, tu mamy beta, prawda? Więc takie dwa trójkąciki nam powstały, czyli ten kąt oczywiście będzie 90 stopni minus beta. To ten kąt też będzie 90 stopni minus beta. Widzimy, że te trójkąty będą trójkątami przystającymi, ale w zasadzie nas interesują tylko kąty, nie? Więc będziemy dalej to zapisywać w dowodzie. Co zauważyliśmy? Zauważyliśmy, że kąt AKL równa się kątowi ALK i równa się 90 stopni minus beta. No mamy zaznaczone na czerwono, żeby było lepiej widać. Dobrze. Teraz dalej następuje znowu kolejne odbicie. Czyli punkt L odbijamy względem teraz tej dwusiecznej na przeciwległy bok. Symetrycznie względem, tutaj tu mamy symetrię osiową zawartą, czyli odbijamy go tutaj ładnie pod kątem prostym, prawda? Następuje odbicie. I znowu, tu mamy kąt alfa, no to tutaj będzie 90 stopni minus alfa. No to tutaj będzie też tak samo 90 stopni minus alfa. No i znowu widzimy, że te trójkąciki będą oczywiście przystające, ale nas interesują tylko kąty. Dobrze, no to tak samo zapiszemy. Czyli kąt mamy teraz do zapisania MLC równa się kątowi, teraz weźmiemy sobie MLC, to weźmiemy teraz sobie CML i to się równa 90 stopni minus alfa. No dobrze, następuje kolejne odbicie, czyli ten punkcik odbijamy tutaj względem z kolei tej prostej DB, oczywiście symetria osiowa tutaj, która zachowuje odległości odpowiednie. I tutaj mamy kąty proste, czyli tu będziemy mieć 90 stopni minus gamma i z tej strony 90 stopni minus gamma. Te trójkąciki też widzimy są przystające, ale nas tylko kąty interesują. I znowu zapiszmy, że kąt u nas BNM równa się kątowi NMB i równa się 90 stopni minus gamma. Dobrze, no to teraz tak, ja na razie mam tylko te kąciki, a mnie interesują te kąty, które są w czworokącie, tutaj w środeczku, prawda, kąty wewnętrzne tego czworokąta. No bo pamiętamy, że kiedy na czworokącie można opisać okrąg? Wtedy, kiedy sumy przeciwległych kątów są równe. No to ja może od razu zapiszę, skonstruuję te przeciwległe kąty. Czyli tak, nas interesuje ten kąt, żeby dodać z tym przeciwległym. Czyli lecimy kąt LKN, dodać kąt NML i to się równa. I teraz jak je otrzymać? Popatrzmy, żeby otrzymać ten kąt, to ja muszę tylko od 180 odjąć ten, czyli zapiszemy sobie to 180 stopni odjąć i w nawiasie 90 stopni minus beta. Dodać, a teraz ten kąt. Żeby ten kąt otrzymać, to ja od tego kąta 180 dwa końce muszę odjąć, czyli znowu będę robiła 180 stopni, odjąć w nawiasie to plus to, czyli 90 stopni minus alfa i plus 90 stopni minus gamma tam mamy. No to dalej sobie kontynuujmy i pozbędziemy się teraz nawiasów. Czyli ja tu się pozbywam nawiasów, zmieniając znaki. Dalej tu postępuję, czyli będzie minus, tu mam 90 i 90, to może od razu napiszę minus 180 stopni i będzie plus alfa plus gamma. To się równa. To nam się tutaj skasuje. 180 minus 90 to mamy 90 stopni plus beta plus alfa plus gamma. Z tym już niestety nic więcej nie zrobimy. Ok, to mamy pierwszą część tutaj, to teraz druga część, czyli te kąty na przeciwległe, ale z drugiej strony, w tym czworokącie, czyli ten kąt z tym kątem. No pasuje nam to ładnie opisać, czyli znowu lecimy. Kąt KLM, KLM, dodać kąt KNM, KNM i to się równa. Czyli ten kąt znowu jak uzyskać? Od 180 stopni odejmujemy teraz te dwa kąty, czyli 90 stopni mamy minus beta i plus 90 stopni minus alfa. Dodać, a teraz żeby ten uzyskać, to ja od 180 odejmuję ten kąt, czyli 180 stopni odjąć i w nawiasie 90 stopni mam tam minus gamma. Znowu w kolejnym kroku pozbywam się tych nawiasów, czyli tu mam znowu 90, 90, czyli 180, zmieniając oczywiście znaki, plus beta, plus alfa będzie tutaj dalej. Dodać 180 stopni, odjąć 90 stopni i wyszło nam to jeszcze plus gamma. To się równa. To nam się skasowało, tu nam się odejmie i wyjdzie nam 90 stopni plus i tak mamy tu alfa, beta i gamma, czyli plus alfa, plus beta i plus gamma. Czyli wyszło nam dokładnie to samo. I teraz, żeby już nie przedłużać, to z tego i z tego wnioskujemy sobie, możemy tak zapisać, z tego i z tego wnioskujemy, że na naszym czworokącie, czyli na czworokącie KLMN, taki mamy, można opisać okrąg. To oczywiście na podstawie twierdzenia, gdybyśmy tego twierdzenia nie znali, że aby opisać na czworokącie okrąg, sumy przeciwległych kątów muszą być równe. Gdybyśmy tego twierdzenia nie znali, no to byśmy w taki sposób tego nie udowodnili, prawda? Więc tutaj wykorzystujemy twierdzenia, które oczywiście są tutaj przewidziane na poziomie rozszerzonym na maturze z matematyki. Zadanie numer 5. Dany jest prostokąt ABCD. Okrąg wpisany w trójkąt BCD jest styczny do przekątnej BD w punkcie N. Co tutaj widzimy w tym punkcie N? Okrąg wpisany w trójkąt ABD jest styczny do boku AD w punkcie M, co widać na rysunku, a środek S tego okręgu leży na odcinku MN. To też widać tutaj. Mamy odcinek MN i środek S na nim leży. Wykaż, że długość MN odcinka jest równa długości odcinka AD. To zadanie no, samo w sobie też budzi taki niepokój, dlatego że takie trudne okręgi, w ogóle młodzież widząc zadanie z okręgami, no to czasem to dla nich jest nie lada wyzwanie, ale poradzimy sobie jakoś. Oczywiście zaczynamy od zapisania dowodu i tak. Pierwsza sprawa, jest to prostokąt. Wiemy, że w prostokącie tutaj są pewne zależności, prawda? Prostokąt jest to czworokąt, który ma wszystkie kąty proste i parami boki równe, równoległe, więc tutaj na pewno będziemy chcieli to wykorzystać. Pierwsza sprawa, skoro okrąg jest, skoro tu mamy jeden trójkąt i tu widzimy, mamy drugi trójkąt, to są trójkąty przystające, no bo one dzielą prostokąt na dwa kawałki, które są równe, prawda? Czyli te okręgi na pewno będą dokładnie takie same. Dokładnie takie same, to znaczy, że też będą miały taki sam promień. I ja teraz oznaczę, że ten kawałeczek od M do S to jest promień, ale ja ten promień narysuję też w tej pozycji, bo będzie mi to pasowało. Narysuję w tej pozycji, bo do punktu tutaj oczywiście styczności też prowadzimy promienie i tutaj też do punktu styczności prowadzimy sobie promień. Też tak narysujemy promień. I ja to zaznaczę, że będę w dowodzie, że odcinek u mnie MS jest równy R i tym samym to jest równe odcinkowi ON. Ale skoro ten okrąg ma być styczny, prawda, tutaj odpowiednio z tymi bokami tego trójkąta ABD, no to tutaj też będzie R, tutaj też będzie R, tak jak zaznaczyłam. Mogę tutaj wprowadzić jakąś literkę E, tu wprowadzić literkę F, niech będzie. I teraz zapiszemy również, że SE jest równe SF jest równe R, no bo to jest cały czas ten sam okrąg. Oczywiście tutaj mamy promień padający zawsze do punktu styczności pod kątem prostym. Tak samo tutaj jest kąt prosty, tak samo tu jest kąt prosty, tak samo tu jest kąt prosty. To nie musimy tłumaczyć, to jest oczywiste, ale że to jest prostokąt, to wiemy, że tu jest też kąt prosty, czyli tak naprawdę ze względu na kąty proste napiszemy sobie, że czworokąt nasz AESM jest kwadratem. Jest kwadratem ze względu na kąty proste. Myślę, że też nie trzeba tego tłumaczyć. Ten czworokąt AESM jest kwadratem. Zatem, skoro jest kwadratem, to z tego wynika, że tutaj też będzie R. Czyli wniosek z tego, że nasze AM będzie miało długość R. I teraz popatrzmy, co my mamy wykazać. My mamy wykazać, że odcinek MN, czyli ten odcinek, jest równy temu bokowi AD. Czyli widzimy, że już tą część, co ja zamalowałam tutaj na czarno, ona jest równa tej części. Czyli już kawałeczek jakby mamy z głowy, prawda? Czyli z tego możemy już wywnioskować, że nasze AM jest równe MS, prawda? AM jest równe MS i to jest równe R. Skoro tak, to pasowałoby jeszcze wykazać, że ten kawałek MD, ja sobie nazwę może Y, pasowałoby wykazać, że on jest równy temu kawałkowi NS. No to tak, zapiszmy, co sobie nazwaliśmy, czyli MD równa się Y. I teraz dalej myśląc, wiemy o tym, jak wpisujemy okrąg w trójkąt, że gdybym ja teraz połączyła D i S, popatrz, to ja otrzymałabym tutaj dwa trójkąty, które są przystające. Te dwa trójkąty przystają. Ja zapiszę trójkąt MSD przystaje, MSD, do trójkąta DSF. Oczywiście sytuacja jest to trywialna, że one przystają, prawda? Ze względu na to, że mają tutaj bok, mają wspólny. Te promienie tworzą też kolejne boki tych trójkątów i tu mamy kąt prosty, więc ten trzeci bok byśmy mogli wyliczyć z stwierdzenia Pitagorasa oczywiście, więc te boki też będą równe, prawda? Więc wniosek z tego dalej mamy, że nasze MD jest równe DF i to jest równe Y, prawda? Czyli wyszło nam, że nasze MD jest równe DF, jest równe Y. Wszystko pięknie, ładnie, tylko my mamy pokazać, że tu nam wyszło Y, to my mamy dojść do tego kawałka, do kawałka SN, że to też będzie Y. No, pierwsza sprawa tak, tutaj nam powstał taki trójkącik, widzimy, on nam być może do tej analizy dalszej nam się przyda. I teraz następna rzecz. Skoro wiemy, że żeby wpisać okrąg w trójkąt, prowadzimy dwusieczne, no to tutaj to będzie kawałek dwusiecznej, więc dwusieczna nam dzieli kąt na połowy. Tu mamy alfa, tu mamy alfa. Skoro ten odcinek MN, popatrz, utworzył nam taki trójkąt, tu jest kąt prosty, tu jest alfa i alfa, to tu musi być 90 stopni minus 2 alfa. I to musimy też zapisać w naszym dowodzie, bo będzie nam to też potrzebne. Następna rzecz, teraz zapiszemy to oczywiście, następna rzecz, poprowadzimy sobie również tutaj odcinek od O do B. Dlaczego? Dlatego, że ten trójkącik, popatrz, ja go też zamaluję, to jest identyczny trójkąt do tego, przystający. Dlaczego? Dlatego, że popatrz, odległość tego środka okręgu od tego wierzchołka to jest dokładnie to samo, co odległość tego środka okręgu do tego wierzchołka. Czyli te boki są takie same, może nazwę tu X, tu niech będzie X. Promienie są takie same, więc ten trzeci bok musi być taki sam, ze względu na to, że choćby twierdzenie Pitagorasa byśmy mogli zastosować. I też ten trzeci bok będzie tutaj miał długość Y. No to skoro tak, to teraz może zapiszmy, zanim dalej pójdziemy w naszych tutaj rozważaniach, czyli może zaczniemy od tego, że te trójkąty były przystające, zapisaliśmy MSD przystaje do DSF, to wywnioskowaliśmy, że to są boki, ale również wywnioskowaliśmy sobie, że kąt MDS, czyli ten kąt MDS równa się kątowi SDF, SDF równa się alfa. No to skoro tak, to dalej wnioskowaliśmy z tego trójkąta, czyli ja napiszę z trójkąta, żeby to ładnie było, MND, z tego trójkąta MND, widzimy, wynika nam, że kąt MND ma miarę 90 stopni minus 2 alfa. Tutaj było 2 alfa, to było 90 stopni, więc to musi być 90 stopni minus 2 alfa. Być może nam się to do czegoś sprzydać. No to dalej, co żeśmy zauważyli? Zauważyliśmy, że ten trójkąt przystaje do tego, czyli następna informacja tutaj będę pisała, czyli trójkąt mamy ONB, przystaje, ten trójkąt ONB przystaje do tego trójkąta, do trójkąta DSF, do tego trójkąta DSF przystaje, tak? I to zauważyliśmy na mocy cechy bok, 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 prawda? Bo tak, ten bok mają wspólny, bo to jest promień, ta odległość jest taka sama, bo to jest odległość od środków do wierzchołka, a wiemy, że tu jest idealnie te dwa trójkąty, prawda, są w prostokącie takie same, te dwa okręgi muszą być takie same, więc te odcinki są takie same, prawda, ja je nazwałam tutaj x-em, no to znaczy się, że te też odcinki będą takie same i ja z tego, że one przystają, właśnie wywnioskuję, że odcinek DF, ten odcinek DF jest równy mojemu odcinkowi NB po tej stronie i jest równy Y. Czyli ja to do tej pory, to co zapisałam, to już zaznaczyłam na rysunku i zapisałam. No to dobrze, to teraz poprowadźmy sobie, popatrzmy, ponieważ cały czas mamy dojść do tego, prawda? A ten z kolei odcinek jest zawarty w tym trójkącie. Więc ja muszę poszukać takiego trójkąta, żeby był przystający do tego, prawda? Więc popatrz, gdybym ja tutaj poprowadziła, znowu promień prowadzę pod kątem prostym i tu sobie nazwę jakieś G niech będzie, mam taki trójkąt. I teraz zastanówmy się znowu nad kątami w tym trójkącie, bo w tym trójkącie kąty znamy. Tu mamy 90 stopni, tu mamy 90 minus 2 alfa, czyli tutaj bezdyskusyjnie musi być 2 alfa. Teraz w tym trójkącie znowu, co mamy? Mamy kąt prosty, mamy ten kąt, skoro tu było 2 alfa, no to tu musi być 90 stopni minus 2 alfa, no to tu już nie ma dyskusji, musi być 2 alfa. I teraz widzimy, że ten trójkąt, skoro tu miał promień i tu też ma promień, to te trójkąty też są przystające. I teraz musimy też to zauważyć, czyli zapiszemy sobie kolejną tą sugestię, którą tutaj, na którą zwróciliśmy tutaj uwagę. Czyli tak, trójkąt SFN też nam przystaje, ten SFN przystaje do trójkąta u nas GBN. Do tego trójkąta GBN. I teraz przystaje na mocy czego? No tutaj zauważyliśmy, że wszystkie boki są równe, prawda? Zauważyliśmy wcześniej, że kąty mamy równe, bo w zasadzie zaczęliśmy od kątów, a tym samym wyszły nam później boki, ale najpierw musimy zwrócić uwagę na kąty, bo tak jak żeśmy przeprowadzali analizę, czyli zwróciliśmy uwagę na to, że tak, tu jest kąt prosty, tu jest kąt prosty, ten promień miały wspólny i koło tego kąta prostego, prawda, leżał kąt, który wyszedł nam tutaj z obliczeń 2 alfa i tutaj tak samo 2 alfa. Więc to zapiszmy sobie, że one przystają na mocy cechy kąt, bok, kąt. Możemy tutaj w nawiasie sobie sprecyzować, o co nam chodziło. Chodziło nam o to, że SF, czyli ten odcinek SF równał się odcinkowi NG, tak, na długość i równał się R. To było pierwsze spostrzeżenie. Później drugie spostrzeżenie, bo jak mówimy kąt, bok, kąt, no to tak, bok mamy. Teraz tak, ten kąt prosty i ten kąt prosty, czyli zaznaczmy sobie to, czyli kąt SFN równa się kątowi, ten SFN równa się kątowi NGB równa się 90 stopni i jeszcze potrzebujemy ten drugi kąt, czyli ten kąt tutaj 2 alfa. Czyli ten 2 alfa, no to zapiszmy. I kąt teraz będziemy mieć GNB równa się kątowi, ten GNB równa się kątowi NSF, tutaj dużo literek, więc można się pogubić, NSF równa się 2 alfa. Równa się 2 alfa, czyli dlatego, że był ten bok, bok, kąt, kąt, kąt. kąt tutaj, czyli bok, mamy jeden i pomiędzy nim, tym bokiem, prawda, są dwa kąty, czyli mamy tutaj kąt, bok, kąt, możemy stwierdzić, że te trójkąty są przystające. A skoro przystające, to popatrz, w tym trójkącie przeciwprostokątna ma długość y. Czyli teraz wnioskujemy znowu stąd, że skoro NB wykazaliśmy wcześniej, że jest y, to NB jest y, bo to było z innego trójkąta, to teraz to była przeciwprostokątna, to było y, to w tym trójkącie przeciwprostokątna to będzie SN. Było y, NB jest równe y i u nas SN jest też równe y. Czyli ja teraz już ze świadomością pełną mogę napisać, że tu jest y. Czyli ostatecznie, popatrz co mamy. Ostatecznie mamy, że odcinek AD, konkretnie bok tego prostokąta, ma długość r plus y. I wyszło nam z tych naszych przekształceń, z tych trójkątów przystających, że długość odcinka MN to jest r plus y. R plus y. Czyli no z tego wnioskujemy, że długość odcinka AD pokrywa się, jest taka sama jak długość odcinka MN, co kończy nasz dowód. Jak widzisz, ten dowód jest dowodem dosyć trudnym ze względu na złożoność tych zapisów, obliczeń, tych trójkątów przystających, które trzeba zauważyć, a niektórzy z tym mają problem, prawda, z zauważeniem tego, że jakieś trójkąty przystają. To nie jest lada wyzwanie, to jest po prostu wielki problem dla młodzieży, zauważyć przystawanie, czy też podobieństwo, czy też jakieś odcinki, że mają równą długość. Dlatego zwracam uwagę szczególnie na to zadanie, które w samym zapisie tutaj w rysunku no, tak sprawia jakby takie wrażenie no, nie za bardzo przystępnego, ale do takich zadań trzeba szczególnie podejść. Trzeba je czasem nawet kilkukrotnie zanalizować, żeby na podstawie tego zadania zrobić być może zadanie podobne, być może jakaś rzecz później nam się przypomni na maturze faktycznej, jak będziemy rozwiązywać z tego zadania, prawda? Więc dlatego uczymy się poprzez doświadczenia w rozwiązywaniu różnorodnych zadań maturalnych. Na to spotkanie przygotowałam 5 zadań. Mam nadzieję, że były one różnorodne, pokazały Ci, że ta planimetria może być bardzo trudna, ale też robiłam zadania, że nie są bardzo skomplikowane, że w zasadzie użycie jednego twierdzenia wystarcza do tego, żeby zadanie rozwiązać, bo też nie chcę Cię przestraszyć, wystraszyć, odstraszyć od tej planimetrii. Jak zwykle oczywiście zapraszam na moją stronę internetową ajkamat.pl i już na następną lekcję ze mną.